srce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. Pan z wami. Czytanie świętego Słowa Ewangelii według świętego Jana. W ono wrieme ode Jezus na drugą stronę. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, Jezus łodzią przemieścił się na drugi brzeg jeziora Tyberiackiego. Jesteśmy w towarzystwie Jezusa, Jego uczniów i tłumu, który za Nim podąża. Tłum, który idzie za Jezusem, tworzy pozytywną atmosferę akceptacji Jezusa, choć uzdrowienie chorych to główny powód, dla którego idą za Nim. Ich motyw jeszcze nie jest czysty, ale są pozytywnie nastawieni do Jezusa. Jan zauważa, że było święto żydowskie, Pascha. Pozycja, bliskość Paschy wskazuje na to, że Jan czytelnikom chce otworzyć oczy na Jezusa jako na nowego Mojżesza. W Jezusie ma miejsce Boże zbawienne działanie, które miało miejsce przy wyjściu z Żydów z niewoli egipskiej. O nakarmieniu tłumów Jan pisze, zaczynając od pewnego szczegółu.
Jezus podniósł oczy. Gest zwykły i uroczysty. Jezus zauważa tłumy, które się schodzą i rozpoczyna rozmowę z Filipem. Pyta go, gdzie mają kupić chleba dla takich tłumów. Jan zapisał, że Jezus wystawia na próbę Filipa. Nie pyta, oczekując od niego odpowiedzi, lecz pyta, ponieważ chce, by był uważny wobec tego, co ma się wydarzyć. Jezus jest nauczycielem. Nauczyciel wie, że zanim zacznie mówić i czynić coś ważnego, musi przebudzić uwagę wśród uczniów. Sztuka nauczycielska nie składa się zupełnie z tego, by przekazać tylko uczniom to, czego nie wiedzą, lecz jego sztuka tkwi w tym, aby uczniom przekazać to, jak przebudzić i w nich uwagę, otworzyć umysł i serce. Uwaga otwiera możliwość nauki. Filip poprzez swoją odpowiedź rzeczywiście staje się uważny na to, co jest i na to, co mają. To, co mają, 200 denarów, nie wystarczy dla tłumu ludzi, który przybywa. Swoją wiedzę i doświadczenie szerzymy jedynie, jeśli jesteśmy świadomi tego, czego nie możemy i nie wiemy. Granice szerzy tylko ten, kto widzi własne granice. Wiedza jest podobna do głodu i chleba. Najpierw muszę być świadomy, że nie wiem, jak być otwartym na wiedzę. Filip z pomocą pytania Jezusa uświadomił sobie granice swojej wiedzy i swojej mocy. Poprzez to stał się również uważny na to, co uczyni Jezus. Andrzej, brat Piotra, podaje informację, która tylko potwierdza pojmowanie sytuacji przez Filipa. Wszystkie jedzenie, jakie mają na wzgórze, to 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby, które ma jeden chłopiec. Uwaga, jaką Jezus przebudził u Filipa, udzieliła się innym uczniom. Andrzej również stał się uważny. Uwaga wzrasta w grupie. Przebudzona uwaga jednego budzi uwagę drugiego. Jezus w uczniach przebudził uwagę. Następnie będą pod ręką. Najpierw tak, że wezwą ludzi do tego, aby usiedli. Jezus ze swoimi uczniami już siedział. I teraz wszyscy, którzy przybyli, wzywa, aby uczynili to samo. Tłumy, sądząc po liczbie mężczyzn, musiały być wielkie. Jezus wziął chleby, wypowiedział dziękczynienie i rozdał. Wziął, odmówił dziękczynienie i rozdał. To te same gesty, które wykonuje podczas ostatniej wieczerzy. Wspólnota wiernych rozpoznaje w tym eucharystyczną obecność Jezusa. Jezus to samo uczynił z rybami i jedli do syta. Jan pokazuje, że Jezus zna głód ludzi i troszczy się o nich, zanim oni sami poproszą o jedzenie. On nie odsuwa poczucia głodu, wręcz przeciwnie. Uważa, że jest mile widziane i szuka, jak zaspokoić głód. Ludzie to nie istoty, które powinny odsunąć czy też zlekceważyć swój głód. Głód należy zaspokoić w dobry sposób, w dobrym towarzystwie, z wdzięcznością. Zaspokojony głód daje poczucie życia. Jezus posłuży się głodem ludzkim
jako obrazem jeszcze większego głodu za Bogiem. Tak jak zaspokoił w nich głód fizyczny, tak zaspokoi ich głód Słowa Bożego i Jego bliskości. Po tym, jak się nasycili, Jezus wymaga od swoich uczniów, aby zebrali ułomki, aby nic nie zginęło. I gdy zebrali 12 koszów ułomków, to pokazuje, jakie to zadziwiające zdarzenie. Wszyscy są syci, a pozostało więcej jedzenia niż na początku. I Jan podkreśla obfitość, którą Jezus obdarza tych, którzy idą za Nim. Ilość pozostałych ułomków otwiera oczy tłumowi, który się zgromadził. Rozpoznają w Jezusie proroka, który ma przyjść, nowego Mojżesza. Rozpoznają wyjątkowość i szczególność Jezusa. Ale mimo wszystko trwają w nieporozumieniu. Bracia i siostry, pomiędzy różnymi przesłaniami dzisiejszego znaczącego fragmentu Ewangelii uważam za ważne wyróżnić dwie. Pierwsze przesłanie to przesłanie o nieważności pieniędzy. Wszyscy uważamy, że pieniądze są ważne, że bez nich nie możemy żyć. I nie trzeba tego udowadniać. Jak bardzo my w Kościele troszczymy się o pieniądze i to, co z nimi się łączy, zawsze skarżąc się od nowa, że nie mamy ich wystarczająco, a wierzący i niewierzący jednocześnie czynią nam zarzuty, że to najbardziej nas interesuje i że mamy zbyt wiele pieniędzy. Usprawiedliwienie dla nas osobiście i innych odnajdujemy w fakcie, że nie mamy zbyt wielu pieniędzy. Brak udzielania sakramentów w codziennym życiu, w społeczeństwie znajduje swój powód w złym stanie finansowym rodziny, jednostki, wspólnoty społecznej i kościelnej. W odróżnieniu od tego w naszym codziennym życiu, jeśli chodzi o rozwiązywanie podstawowych potrzeb, Jezus myśli inaczej niż my. On relatywizuje pieniądze i ich wartość. W dzisiejszej Ewangelii czyni to poprzez retoryczne pytanie skierowane do Filipa, aby, jak mówi ewangelista, wystawić go na próbę, ponieważ wiedział, co ma czynić. Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A Filip, tak jak i my, za każdym razem to uwierzył, myśląc, że pieniądze rozwiążą nasze rodzinne i inne problemy. Filip powiedział, za 200 denarów nie wystarczy kupić chleba, aby każdy choć trochę otrzymał. A my na różne sposoby chcemy dojść do pieniędzy, posługując się różnymi środkami, myśląc, że to rozwiąże nasze problemy. A pieniądze niczego nie rozwiązują. Im więcej ich masz, tym więcej ich potrzebujesz. I to bardziej nas dzieli i zmusza do tego, abyśmy egoistycznie troszczyli się tylko o siebie, ewentualnie o swoje rodziny. Bo i tak z tym, co mamy, nie możemy zmienić sytuacji innych. Być może mnie wystarczy, ale cóż to dla innych? Nie wystarczyłoby, aby każdy otrzymał choć trochę. Inne przesłanie to przesłanie o ważności dzielenia się. Dzisiaj w Ewangelii Jezus w dzieleniu się odkrywa prawdziwą ważność. Dzielenie, które możemy nazwać służeniem innych.
z tym, co mamy i kim jesteśmy. Jesteśmy w stanie uczynić to, czego nie możemy uczynić za żadne pieniądze. Dzielenie się może zmienić nas osobiście. To może zmienić nasze rodziny z niefunkcjonalności rodziny, uczynić rodzinę, która funkcjonuje. To może przemienić naszą wspólnotę kościelną i uczynić z niej wspólnotę, która żyje w zgodzie z zasadami Ewangelii. W dzieleniu się tkwi moc przemiany wspólnoty społecznej, która jedynie tak może wypełnić sens swego istnienia i stać się wspólnotą na miarę człowieka. Dzielenie się i tylko to jest w stanie uczynić lepszym świat i czasy, w których żyjemy. Jedynie ono jest w stanie zaspokoić głód i pragnienie świata. Przykładem jest chłopiec z 5 chlebami jęczmiennymi i 2 rybami. I w nim możemy rozpoznać najpierw Jezusa, który również wszystko, co miał i kim był, podzielił, aby nakarmić głód i pragnienie świata. To szczególnie podkreśla tajemnica Eucharystii, w której On dał nam samego siebie, aby nakarmić nas i zaspokoić nasz głód i pragnienie. Jednak w tym chłopcu możemy rozpoznać wezwanie do każdego z nas, Kościoła i każdego z chrześcijan. Chłopiec to, kim jest i co ma, nie zachował dla siebie, lecz oddając to w ręce Jezusa, podzielił się tym z innymi. I wystarczyło dla wszystkich. Nie było tak dlatego, że 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby wystarczyły dla wszystkich, lecz dlatego, że poprzez to, że dał to do dyspozycji Jezusa, dał też przykład innym, aby oni zajrzeli w siebie, w to, co mają, podzielili się swoimi chlebami i rybami i oddali do dyspozycji Jezusowi. I oto cud, który zawsze od nowa jest w stanie nakarmić nie tylko 5000 mężczyzn na pustyni, lecz i cały świat. Stawianie akcentu na dzieleniu się to stawianie akcentu na miłości i służeniu. To dwie podstawowe cechy Jezusa Chrystusa. Powinny być to dwie podstawowe cechy również dla nas, którzy należymy do Niego. Dzielenie się to czyn miłości i służenia i zdolne jest również dziś dokonać cudu rozmnożenia. I to jedności ducha z pokojem, to wezwanie, które jako chrześcijanie Kościół z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością wezwani tym żyć, by zmieniając siebie poprzez dzielenie się, które mnoży się i szerzy, abyśmy mogli po tym zmienić również swoje rodziny. Rzeczywistość Kościoła, rodziny, świat i czasy, w których żyjemy. Bracia i siostry, zmieniając siebie poprzez dzielenie się, które mnoży się i szerzy, zmieńmy też swoje rodziny. Rzeczywistość Kościoła, świat i czasy, w których żyjemy. Amen. Módlmy się do